No okej, siemanko, z tej strony Enzi, witam was wszystkich w kolejnym odcinku Wiejskiej Przygody, drugim już dzisiaj. Jeżeli nie widziałeś poprzedniego, no to możesz wbić na kanał i obejrzeć sobie poprzednie, żebyś wiedział, o co chodzi. No i słuchajcie, co się pozmieniało od poprzedniego odcinka, a pozmieniało się to, że znalazłem w końcu End i okazało się, że nie było aż tak w sumie daleko, ale czas zejść na dół i poszukać, gdzie to faktycznie jest. Oko pokazuje mi, że gdzieś tędy muszę schodzić, zobaczymy jak głęboko. Gdzieś pamiętam, że w pewnym momencie, gdy wchodziliśmy już do tego endu, znaczy do tego miejsca, gdzie był portal do endu, to można było spotkać te takie szczurki jakby. To były... Nie wiem jak to się nazywało, ale tak jakoś cukrowe coś tam. No było coś takiego, nie? Takie szczury jakby wypadały ze stona. Gdzie teraz? Okej, w tamtą stronę. Zobaczymy jak głęboko trzeba będzie zejść. Poświecę sobie, bo ciemno. Wychodzi na to, że to niby pode mną jest. Chyba, że już jest dosyć nisko chyba. Generalnie. Z który poziom? A nie, no 50 to nie, aż tak nisko w sumie nie jestem. Ale nadal nie widzę tych szczurów dziwnych. Myszów. O! Jest, dobra, znalazłem chyba to. Chyba będzie już to. Tak. Jesteśmy już wszędzie. Są te schody. Ciekawy jestem, czy tutaj coś znajdę ciekawego. Ja dawno nie byłem w tym miejscu. Masakra. To duże jest, ej, spójrzcie. To są jakieś drzwi. Wow, ej, ty. Mały szkielet, a będzie mi po dupie strzelał. Powywalam to wszystko, bo po co mi to. No nie będę syfnął się przecież przy sobie. To wypad, ty tyś. Okej, trzeba rozświetlić trochę. Ale lak mnie zapał, trzeba wziąć dirta i możemy sobie zrobić w końcu przejście. Okej, jest skrzyneczka. Miecz z brązu. 6 ataków w sumie nic ciekawego, ale no jest, no ale no jest, no. O, to sobie wezmę. To na przykład było bardzo spoko, generalnie co to mi tu lata. Aha. No to są nightmare, te takie rzeczy dziwne. Oj. Dobra, fajnie. Sobie mogę znaleźć, gdzie jest to miejsce. Można się przekopać? Jakoś tu przejścia powinny być, one są zakopane. Ewidentnie ktoś, kto to budował, mu się nie chciało. Tutaj też nie ma przejścia. Wow. Duży to jest, wam powiem w sumie. Nie da się ukryć. Jakieś lochy, kurczę. Dawno tu nie byłem, nie mam pojęcia w ogóle, co mogę znaleźć. Czy tutaj będzie tylko ten... Te pomieszczenie takie śmieszne. Dajcie mi oczy Enderu, to wtedy będę wiedział, jak tutaj dojść, bo to mnie powinno zaprowadzić. Aha, do góry? Jak do góry? A do góry? Myślałem, że tutaj na dole gdzieś będzie, bo tutaj jest takie duże pomieszczenie. Dobra. Schodami. I idzie. Aha, no to prowadziło mnie daleko, widzę. Tędy jakoś. A, tu. No nie ma gdzie. Oko. Jeszcze wyżej, co ty pokazujesz w ogóle, oku? Może to oko ma zeza i mi źle pokazuje. O, tak mi wychodziło teraz. Co to jest tam dalej? Ej. Ja chcę zobaczyć, co to jest, bo to sobie coś grubego lata. Warg. Oj, nie mogę się ruszyć. Dobra. Dobra, jeszcze jedno oko muszę sobie zrobić. W zasadzie 9. Idzie. Do góry kazało mi iść. Idź. Też idź. Jesteście na hita dla mnie po prostu w tym momencie. Nie są żadni przeciwnicy. Tam mam iść. Ale mi oko szczypie. Masakra. Martynka się wyperfumowała. I teraz się duszę. Tędy? Jest w ogóle przejście jakieś? Jeszcze nic nie ma. A oko? Fajnie oko, teraz na dół w ogóle mi pokazuje. Generalnie super, tak, no. Fajnie. Do góry, to ja mam sobie tego szukać, czy co? Bo nie rozumiem, się zgubiłem chyba w tym momencie.
Czemu to mi każe iść do góry? Raz na dół, raz do góry. Głupie oko. Nic nie ma. Gdzie to jest? Ej. Teraz w dół w ogóle, o co chodzi? Się gubię. To jest za duże teraz. Co to jest w ogóle? A, jakiś dziwny grułę. Tu? Nie ma przejścia. Widzę, że tak sobie bardzo liczyć nie mogę na te oczy, bo nie prowadzę mnie tam, gdzie ja bym chciał. Gdzie to jest? Każe mi tam do góry iść. A to nie ma sensu, że ja tam szedł, jak tam nic nie ma. Teraz tamtą stronę w ogóle mi każe. A idź z tym okiem. Nie, nade mną nie ma dalej już tych lochów. Nie mam pojęcia, co mam dalej zrobić. Nie powinno być takie trudne odnalezienie tego. Zwykle, jak pamiętam, to było mniejsze, a nie takie wielkie. Kiedyś było pomieszczenie jakieś, na to wychodzi. Wsadźmy się. Dobra, tutaj byłem, tutaj nie ma chyba tego. I wyżej będzie, mi się wydaje. Nie wiem. Wywalam przy okazji rzeczy sobie, to był bez sensu ją to nosić. Zajmuje mi tylko przestrzeń w ekwipunku. Więc się pozbędę. Z gardłem coraz gorzej już mam, bo już powoli głos tracę. Ale jeszcze damy chyba radę. Tutaj do góry gdzieś niby. Idź. O, dobra. Bo jestem gdzieś bliżej już. Te biblioteczki pamiętam, tutaj gdzie są jeszcze schody do góry. Jakoś można było wejść. No może jednak nie tutaj akurat, ale chyba jestem coraz bliżej. Oko, do góry mi każe tutaj gdzieś. Będzie. Nade mną nic nie ma dalej. Więc... A teraz tutaj pójdę, bo tu jeszcze nie byłem. Czy tu byłem już? Nie, chyba nie. Ale lag. Nie było fajne. Tu? Jakieś przejście dalej. O, lasagne znalazłem. Fajnie, no, takie rzeczy są fajne. Nie będę głodny chodził. Ale jednak przy... O, dobra, znalazłem. Okej, okay, jest fajnie. Teraz słuchajcie, zaraz żeby tutaj dalej pójść, chyba muszę powkładać te oka. Jeszcze potrzebuję parę. Z 9 chyba starczy. Do lawy przy okazji wrzucę śmieci, których nie chcę przy sobie teraz nosić. Ale nie, bo ktoś mi jeszcze wrzuci. O, to jest ten, o, to właśnie to główienko, o którym mówiłem wam wcześniej. Ten cukrowy ktoś. Jakoś tak. Nie pamiętam, jak to się nazywał dokładnie. Do ekwipunku jeszcze będę musiał sobie pochować parę rzeczy. I dobra. Tu. Okej, okay, i możemy wchodzić. Więc jest bosko. Mamy jeszcze trochę, sporo, znaczy trochę, no jeszcze jest 10 minut, no spokojnie, więc wydaje mi się, że możemy iść chyba tam już do tego miejsca. Tylko jeszcze sobie pochowam te rzeczy. Żeby mi to nie przeszkadzało. Ewentualnie gdyby ze smoka coś fajnego wyleciało, albo jakieś fajne rzeczy były w tym endzie, to zawsze będzie przydatne. Znaczy, jabłka złote to mi oddaj. Gdzie to było? O, no to nie mogę sobie tego spakować tu. To tu? Okej. Okay. Lecimy do endu. Zobaczmy, co będzie nas czekało. Jak ja dawno nie byłem w endzie, aż się przypominałem te czasy, kiedy pierwszy raz się grało w Minecrafta tak naprawdę. Dobra,
Słuchajcie, jest problem. Jaki problem? Zapytać. Problem jest taki, że uszkodziłem save'a, wchodząc do endu. Nie mam pojęcia jak, prawdopodobnie to była jakaś komplikacja, nie wiem, no, danych właśnie z endu plus to, że mam wgrane modyfikacje, po prostu coś tam ze sobą się nie zgadzało i nie mogłem wybrać się do endu. To uszkodziło mi save'a, nie mogłem już na niego wejść. I problem jest taki, że musiałem wgrać save'a od nowa i w tym momencie jesteśmy dalej jeszcze w świecie mrówek, nie mamy tych jabłek i do endu też się nie wybierzemy, bo po prostu nie miałem możliwości. Jest trochę lipa, wam powiem. Nie spodziewałem się, że aż tak słabo z tym wyjdzie. Miałem nadzieję faktycznie, że pójdziemy do endu pokonać tego smoka, a tu trochę dupa i tak naprawdę nic nie możemy zrobić. Trzeba będzie jeszcze raz spróbować stworzyć to u góry, żeby te jabłka chociaż sobie zdobyć. W tym momencie nie mogę i tak nic już zrobić, żeby pójść do tego endu. Musiałem jakieś modyfikacje pousuwać, ale tego jest naprawdę dużo i to też mogłoby mi uszkodzić save'a z tego względu, że już teraz tutaj świat jest zmieniony przez te modyfikacje i jednak gdybym usunął jakąś modyfikację, ten świat by był jeszcze bardziej zepsuty i to chyba nie miałoby sensu. Nie mam pojęcia, co mam teraz zrobić, wam powiem tak naprawdę. Oj, to nie było fajne, ej, ziom. W ogóle te robale tworzą ziemię i mnie zakopują. To kret jest ślepy. Jak on mnie widzi i mnie atakuje? On nic nie widzi. To sobie wezmę oczywiście, żeby się przydać potem. Będę sobie coś chciał w domu zrobić. A tutaj co mamy? Wow! Fajnie, to jest. Tylko pozniszczam wszystko szybko te spawnery, że nic mi się nie stworzyło. Okej. A ten kret mnie widzi czy nie? No nie powinien mnie widzieć, jest kretem. O i widzi jednak. Kret mnie widzi. To brzmi w ogóle. Okej, zniszczamy. No szkoda, słabo z tym wyszło trochę. No fuck, idź ode mnie. Próba się jeden. O, szkoda, że taki syf z tego leci. Mogłoby coś fajniejszego wypaść. Na skrzynkach co jest? Butelki z enchantem, ale nie mam gdzie tego włożyć, bo znowu mam syf wszędzie tutaj po prostu. Fuck. Masakra wam powiem. Nie spodziewałem się. Miałem inne plany na to wszystko. Tu wyszła dupa taka trochę. Niestety. No nie wiem, możecie napisać mi co o tym myślicie, czy faktycznie może wiecie jaka modyfikacja może tutaj komplikować się właśnie z endem. Nie mam zielonego pojęcia o co chodzi. Poczytam sobie jeszcze o tym, zobaczę, może gdzieś będzie faktycznie napisane jakiś post na forum o tym. Zobaczymy, no kurczę, bo szkoda, ja bym chciał naprawdę tam się wybrać tego smoka pokonać. No ale no nie wiem co teraz zrobimy dalej, sobie te wszystkie butelki z enchantem zabiorę. To mi się przyda, te złoto raczej mi się nie przyda, bo do czego? Dobra, słuchajcie, stąd sobie wyjdziemy. Niby jakieś miejsce tutaj też zeksplorowaliśmy, pozabieraliśmy wszystko, ale to jednak chyba nie to samo. Co dalej, kurczę? Nie wiem, nie mam pojęcia. Teraz będziemy musieli się wybrać do domu, moim zdaniem. Pójdziemy do chałupy. Stworzymy sobie w kolejnym odcinku kilka tych, jak to się nazywało, tych randomowych lokacji po prostu sobie stworzymy kilka i będziemy w całym odcinku sobie to próbowali eksplorować, zdobywać rzeczy i tak dalej, zobaczymy co tam fajnego może nam się stworzyć. Tak więc myślę, że to będzie plan na następny odcinek. W tym odcinku to chyba będzie na tyle, bo ja mam pomysł co możemy robić. Tam byliśmy, nie ma sensu w ogóle tam iść, bo tam nic ciekawego nie było oprócz tych oczu tak naprawdę, więc wydaje mi się, że to chyba by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Ale mnie oko szypie. Co jest w ogóle? Pomarańczowe duże coś. Z jakimś wiatrakiem z przodu w ogóle. Co to jest? I boss tu będzie znowu? Wejście jakieś chociaż? Nie, po prostu taki kanciak, tak postawiony, tak po prostu.
Super. Szczerze to nie było zbyt trudne, wam powiem. Znaczy coś tutaj będzie w środku, gdzieś tutaj. Nic? No bo co ja tu przyszedłem w ogóle? Tak, takie lokacje są w ogóle bez sensu, wam powiem. A, to taka mina była. A, bo tutaj się te duchy spawnowały, to o to chodzi. Ole, się odbiłem od niego. Ale słuchajcie, to było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się mimo wszystko spodobało. Niestety wyszło jak wyszło, ale to chyba nie jest moja wina. Tak więc mam nadzieję, że zostawicie łapki w górę. Jutro postaram się wrzucić wam kolejny odcinek, bo jutro mam wolne, więc na spokojnie będę mógł nagrać dla was kolejne materiały. Czy to z wiejskiej, czy z przeglądu modyfikacji. Tak więc piszcie, czy chcecie, zostawiajcie łapki w górę. Subskrybujcie mnie już teraz. Wbijajcie na fanpage'a. No i mam nadzieję, że wszyscy zobaczymy się już w kolejnym materiale. Tak więc siemanko, cześć. Pa, pa.